ściska. Z tej strony wasz Muhomorma. No nie, a ja witam was w kolejnym odcinku z SCP The Endurance. Moi drodzy, w międzyczasie Elek miał okazję popełnić pasza, po prostu coś tam pododawał, coś tam porobił. Pozmieniał nieco opisy, co mi się bardzo podoba. Tylko widzę, że coś tu się nie nachodzi, nie, leciutko, tak? I mamy fajną informację na temat tego SCP, tego misiaczka. Oryginalna wersja SCP-1048 zdaje się reagować na silne źródło światła. Może to okazać się przydatne w odróżnieniu tworów od oryginału. Więc właśnie. Prawdziwy misiaczek reaguje na światło i sobie będzie chodził. Będzie sobie szedł po prostu stamtąd, ale... No następne... Są niezbyt. Następne są niezbyt, bo gdzieś... Gdzie jest w ogóle ten opis? Aha, on tu jakoś zniknął? Jakoś zniknął ten opis, no to wychodzi. Tutaj w ogóle doszła zdjęcie jakiegoś klucza. Nie wiem w ogóle, o co tutaj chodzi. Specjalne czynności przechowywawcze. SCP-860 musi być przechowywany w małym drewnianym pudełku. Dalsze procedury przechowawcze nie są konieczne. To ciemno-niebieski klucz o Co? Czy to jest nowy SCP? Okej, to... co? To ciemno-niebieski klucz o niewyróżniającym się kształcie. Obiekt działa na zamkach od drzwi jedynie, gdy są one do nich przymocowane. Obiekt nie będzie działać na żadnym innym typie blokady. Jest użyty do odkluczenia i do otworzenia drzwi, nie prowadzą one do typowego dla nich miejsca docelowego. Zamiast tego otwierają się na leśną polanę o wyjściu ześrodkowanym ze ścieżką szeroką na 80 cm, oznaczoną jako SCP. Przy każdej obserwacji lasu zanotowano obecność niebieskawej mgły. Szlak w środku zazwyczaj prowadzi do następnej drzwi, wbudowanych w niekończącą się betonową ścianę. Drugie drzwi prowadzą do oryginalnego miejsca docelowego, drzwi w których... Ja już nie wiem, kurde, jak ten Elek robi te notatki, ale one są tak... cholernie... za przeproszeniem, do poprawienia. Przepraszam, Elek, ale naprawdę... naprawdę... docelowego, drzwi w których... dodatek, SCP. To duże stworzenie... Nie czytam tego, nie czytam tego, po prostu lecimy dalej z tematem. Kontynuujemy i tym razem postaram się przejść noc drugą jednakże. Postaram się to zrobić. To jest dobre słowo. To jest bardzo dobre słowo, mi się wydaje. O Jezus Maria, ja zapomniałem, że ja będę musiał pisać tutaj. No dobra, odpalmy komputer. XUSWM, dobrze. W porządku. Aha, głupi jestem trochę, bo właśnie wyłączyłem światło. Dobra, włączmy i będę musiał jeszcze raz wpisać to hasło, no tak. XUSWM. Dobra, widzę, że tam jest... Spierdzielaj, misiek. Dobra, poszedł sobie. A ja to, co chciałem sprawdzić, to chciałem sprawdzić kamery i poszukać tego kolegi naszego... tutaj jest. Jest tutaj, na piętrze C. Moje pytanie, jak to wygląda, jeśli chodzi o tutaj łączenie się tych pięter? Bo kurczę... Fajnie by było... mieć możliwość taką... Moment, wentylację w ogóle. X, uśpijmy komputer oczywiście, bo nie jest nam na razie tutaj zbytnio potrzebny. Dobra. Ty możesz spadać. Dobra, jest mgiełka. Dobra, poszedł sobie. Ten też sobie poszedł. W porządku. Odpalmy jeszcze raz komputera. Teraz tak. Ten się stąd zebrał, widzę. Tutaj jest. Tylko... Aha, i tutaj jakby się pojawi. W porządku.
Tak, bo tutaj widzę, że winda jakby prowadzi, więc pewnie się pojawi na tym piętrze teraz. To na wszelki wypadek trzymajmy go tutaj. Spadaj, misiu, kolorowy. Wyłączmy komputer w takim razie, na razie. Na gazie, bazie, lazie, na żelazie. Włączę jeszcze raz, spojrzę na kolegę, żeby nam się tutaj nie ruszył przypadkiem. Mogę wyłączyć prąd, myślę, na razie. Drzwi działają, podczas kiedy jest prąd wyłączony. W porządku. To mnie cieszy. Dobra, tam było widać ten cień kolegi. Dobra, już zniknął. Dobra, misiaka nie ma. O, shit. XUSWM, szybko. Szlak by to. No, to pięknie. Hej, kolego. Dobra, mogę wyłączyć komputer, bo już nie mam tak naprawdę po co ten patrzeć za nim, wyglądać. Jest strasznie szybki. Jest strasznie szybki i bardzo trzeba wybalansować sobie. Bardzo trzeba wybalansować sobie patrzenie na niego. Ja mogę w ogóle komputer wyłączyć tak naprawdę. Nie wyłączę tego w taki sposób. Dobra, tam się widzę. Czai kolega. Okej, okay, teraz no jest to główne do przeczekania, kurczę, ale jeśli bym zrobił to za pierwszym razem, to będę w wielkim podziwu dla siebie. Bo to jest moje pierwsze podejście dzisiaj, nie robiłem żadnych podejść, żadnej rozgrzewki. Jest piąta w nocy, a ja mam 24%, więc wygląda to całkiem dobrze, muszę przyznać. Dobra, mi się... tak, 5:18, dobrze wiedzieć, dziękuję. No nie fajno. No kurczę, nie fajno. Miałem nadzieję, kurczę, a tak by było pięknie, tak na samym początku odcinka przejść, to by było takie cudowne. No ale dobra, wiem, że teraz muszę się skupić bardziej na koledze. Dobra, odpalamy kompa od razu na samym starcie, tak jak prawdziwym życiu. WTURD. WTURD, dziękuję. I teraz tak, zlokalizujmy go. Tutaj zaczyna. W sumie mogę tak robić cały czas. Nic mi nie stoi na przeszkodzie, żebym tak mu robił. Żeby się nie mógł dzięki przez to ruszyć. On zaczyna stąd, z 1C, przechodzi przez 2C, potem 3C do 4C, więc on ma całkiem sporą tę ścieżkę. Tylko trzeba na niego, kurczę, patrzeć cały czas. Dobra, misiaczek spada.
Dobra, kolega też już spada. No, tutaj kolega już sobie poszedł. Dałoby się w ogóle zwiększyć jakby bardzo szybko w ogóle ten kotek odchodzi, to mi się podoba. Dobra, on tu dalej stoi, jest druga. Więc jest w miarę git, że tak stoi. Jakby, come on, to jest w sumie najprostsza z nocy, jaka tutaj może być w tej grze prawdopodobnie, a ja się tutaj z nią bawię, ja tutaj mam struggling tak zwany, więc... Kotek znowu wychodzi... Troszkę za dużo energii mam zużytej. Troszkę za dużo energii mam zużytej, mi się wydaje. Postaram się nieco rzadziej patrzeć na niego. Ciekaw jestem, czy ta wentylacja w ogóle ma jakieś znaczenie tutaj, czy nie. Dobra, możemy wyłączyć na nieco. Tak mi się właśnie wydawało, że będzie. Dobra, ostraszymy Miśka. Przeszedł się troszkę inaczej teraz. Dobra, wyłączmy prąd na trochę. Jest godzina czwarta. Powinniśmy dociągnąć. No powinniśmy dociągnąć, kurczę. Dobra, włączamy ponownie prąda. WTU RD. Gdzieś wpisałem? Nie, dobrze wpisałem, dobrze jest, dobrze jest. Tutaj jest przy windzie, szlagmy to. Ale jest cały czas na tym górnym piętrze, więc nie jest źle. Jeśli by był na niższym, to by było gorzej znacznie. Całkiem dobrze jest, tylko 8% energii mnie tutaj nie zadowala. Nie podoba mi się to. Zużycie energii nie powinno wzrastać w momencie, jak wyciągam ten tablet. Bo on mi do niczego kuźwa nie służy, tylko pokazuje mi informację, że ha, 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 coś tam się dzieje niby. Szlakby to. Jest! Ha! Dobrze. Jest dobrze. Mamy to w końcu. W końcu to mam. Druga próba. Druga próba. Jednakże teraz może być gorzej. Moment, czy w dodatkach mi się od razu pokaże, czy jeszcze nie? Raczej nie. No nie za bardzo.
Dobra. Kontynuuj. W takim razie mamy, moi drodzy, noc trzecią. I jakie mechaniki mi tutaj teraz dojdą? Tego jestem ciekaw, bo no, nie wierzę, żeby było tak samo. A kurczę, się boję właśnie tego, że może być ciekawiej znacznie. Właśnie tego się bo... O kurwa, co to jest? Czemu tu jest procent? 4, 9, 8... procent. Cześć, nudzę się, chcesz pograć? The fuck? SCP-079? Ładuję gierkę. Okej, okay, spoko typie. Ten jest już tutaj? Co to kuźwa było? What the fuck? Okay. Okay, dude, okay. Dobrze wiedzieć. To ja może wejdę w dodatki, sobie poczytam o nim. SCP-096, klasa obiektu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze, nie wolno wykonywać żadnych zdjęć, materiałów filmowych ani audio dotyczących SCP-096 bez uprzedniego zezwolenia od doktora. To humanoid mierzący około 2,38 metra. Podmiot nie posiada znacznej masy mięśniowej. Wstępna analiza wskazuje na ciężkie niedożywienie. Ramiona podmiotu nie odpowiadają proporcjonalnie reszcie ciała obiektu. Każda z rąk mierzy około 1,5 metra długości. Skóra pozbawiona jest pigmentu, nie stwierdzono owłosienia. Żuchwa może się opuścić, tworząc w rezultacie otwór gębowy czterokrotnie większy od normy ludzkiej. Inne szczegóły twarzowe odpowiadają prawidłom ludzkim. Jednakże oczy są również pozbawione pigmentu. Nie jesteśmy w stanie obecnie stwierdzić, czy SCP-096 jest ślepy, czy nie. Nie wykazuje jednak obecności wyższych funkcji mózgowych. Obecnie jest traktowany jako obiekt nierozumny. Jeżeli ktoś spojrzy na twarz SCP-096, niezależnie od tego, czy bezpośrednio na nagranie wideo, czy na zdjęcie, podmiot wejdzie w stan silnej męki emocjonalnej. Ten SCP zakryje twarz swoimi dłońmi i zacznie krzyczeć, płakać oraz bełkotać niespójne wyrażenia. W czasie około 1 do 2 minut od pierwszego obejrzenia twarzy obiektu zacznie biec w kierunku osoby, która ujrzała jego twarz. Od tej chwili nazywany będzie... Okej. Okay. Po dotarciu obiektu do miejsca przebywania SCP podmiot zabije i pod żadnym takim zgonie nie naleziono szczątków. Usiądzie wtedy na kilka minut i chwilę... SCP usiądzie wtedy na kilka minut i chwilę po uspokojeniu się ponownie stanie się nadzwyczajnie łagodny. No... W skrócie mam się nie patrzeć. W czasie około 1 do 2 minut od pierwszego obejrzenia twarzy obiektu zacznie biec w kierunku osoby. Okej, okay, co tu mamy jednakże? Co to jest? O Jezus, Maria. Specjalne czynności przechowywawcze. SCP-079 zabezpieczony jest w podwójnie zamkniętym pomieszczeniu w bezpiecznym magazynie ogólnym. Obiekt połączony jest z przewodem zasilającym o napięciu przemiennym... z niewielkim układem baterii oraz paneli słonecznych. No 79, to jest pewnie ten co... Opis. To mikrokomputer modelu Exidy Sorcerer, stworzony w roku 1978. W roku 1981 jego właściciel, nie żyje, drugoklasista college'u W, dokonał próby napisania sztucznej inteligencji, SE. Według jego notatek planem było stworzenie kodu, który miałby nieprzerwanie ewoluować i się ulepszać wraz z upływem czasu. Projekt ukończył kilka miesięcy później, a po kilku testach i napotkanych problemach stracił zainteresowanie obiektem i zajął się inną branżą mikrokomputerową. Pozostawił SCP-079 w zagraconym garażu. Obiekt nadal był podłączony do zasilania, zapomniano o nim na kolejne 5 lat.
Nie wiadomo kiedy SCP-79 stał się świadomy, lecz dowiedziano się, że jego oprogramowanie ewoluowało do poziomu, na którym sprzęt komputerowy nie byłby w stanie obsługiwać programów. SCP-79 sobie to uświadomił i w roku 1988 dokonał próby transferu siebie poprzez stacjonarne połączenie modemowe do superkomputera Cray, zlokalizowanego w TTT. Urządzenie zostało odizolowane, wyśledzone do ówczesnego miejsca przebywania i dostarczone do fundacji. Całość SI znajduje się na starej, lecz funkcjonującej kasecie magnetofonowej. Obiekt przeszedł test Turinga i jest bardzo rozmowny, jednakże jest również niegrzeczny i używa nienawistnego tonu. W związku z ograniczonymi zasobami pamięci, do których ma dostęp, podmiot może operować jedynie na informacje, które otrzymał w ciągu minionych 24 godzin. Okej, całkiem w porządku. Dodatek, w związku z narastającymi obawami odnośnie do wzmożonego zużycia pamięci kasety magnetofonowej przez SCP-79 i ograniczonej trwałości czasowej, został przeniesiony na zmodyfikowany ograniczony format optyczny o możliwości wielokrotnego zapisu o pojemności takiej i takiej. Przepraszam, ziewańsko. Działanie to umożliwiło SCP-79 znacznie szybszy dostęp do pamięci, co SI natychmiast sobie uświadomiła. Generał zdecydował, że przeznaczony dla obiektu obszar pamięci zwiększony zostanie z 660K do 768K. Aktualizacja ta zwiększyła możliwość przywoływania zdarzeń z pamięci z 24 do 29 godzin. Skutkiem ubocznym jest wzrost agresywności podmiotu. Addendum. W celu próby zmniejszenia agresji obiektu zainstalowano na dysku twardym prosty skrypt na grę w kółko i krzyżyk. SCP okazał się być na tyle zadowolony z gry, że stało się konieczne dotrzymywanie mu towarzystwa każdego dnia między północą a 6 rano. Jeśli warunek nie zostanie spełniony lub podczas rozgrywki będzie zbyt dużo wygranych lub przegranych, obiekt zacznie się denerwować. W stanie gniewu umyślnie wysyła silne elektryczne impulsy przez gniazdko elektryczne, powodując przeciążenie i zaniki napięcia. Czyli w skrócie, będzie nam gościu odcinał prąd, jeśli nie będziemy grali z nim kółko i krzyżyk. Kurde. Jak w rodzinie. Żarcik, żarcik oczywiście. No dobra. To w jakiś sposób już wiem, o co może być kaman. Tylko szkoda, że tamten typo mi wybombił od razu na ekran. Tak naprawdę. Więc to jest takie średniawe, bym powiedział. Trzeba by na to uważać. Dobra, ale myślę, że nawet i dobrze, że mamy inną rozgrywkę, bo dzięki temu będziemy mogli sobie wpisać już jednak lepsze hasło. I mam nadzieję, że nie pokaże mi się żadne hasło typu, żeby miało znak równa się, ponieważ znak równa się u mnie równa się... Dzień dobry. Zagramy razem w pełną grę i jasne, nie ma problemu, stary. Ten już się ruszył, ja pierdykam. Jedna chwilka, ustawię grę. Misiaczek. Dobra. Jest w porządku, mogę wyłączyć tutaj. A czy to jest dostępne? Tak, jest dostępne, okej. Ja pierdykam! Ten jaki jest szybki, kurde, skubany. O, szlak by to. Mam nadzieję, że dzięki temu, że tak zrobię, to będzie ten. Będę żył jednak. Zobaczymy, bo nie jestem pewien, ale nie widziałem go, kurde, przez kamerę. Nie widziałem go na kamerze. Ta. Zabije mnie, czy nie zabije, bo nie wiem. Aha. On może być troszkę problematyczny. On może być zdeczka tak zdenia problematyczny tutaj w tej nocy. Co mi się nie podoba, zwłaszcza że kurde mol, muszę na niego się gapić.
Niedobrze. Dobra, noc trzecia. Dzień dobry, witamy. WC... WC3... WC3HD. Dobrze, dziękuję. Dobra, moi drodzy, stwierdzam, że on może być nawet bardzo problematyczny. Co jest? Typie, wypierdzielaj mi z tego! No, spojrzę jeszcze raz. Maska chyba raczej nie. Maska chyba raczej nie jest tutaj rozwiązaniem. Po prostu mam się na niego nie patrzeć. Czy bezpośrednio, czy na nagranie wideo, czy na zdjęcie, podmiot wejdzie w stan silnej męki emocjonalnej. Zakryje twarz swoimi dłońmi i zacznie krzyczeć, płakać oraz bełkotać niespójne wyrażenia. Jednej zacznie biec w kierunku osoby. No jakby to jest po prostu no to, żeby na niego nie patrzeć. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się on. Proszę go usunąć z gry. Elek, usuń go z gry. Proszę. Błagam. Będę ci bardzo wdzięczny. Taki protip mały, bo on jest taki. To kiepsko zrobiony i tak dalej, taki niedorobiony trochę, taki brakuje mu nieco kolorków i tak dalej. Jak na jakieś wakacje go wyśli, niech się kurde opali. Tak, zagramy w grę, spoko. O, dobra, poradziłem sobie. I jeszcze wyhaczyłem tego, póki jeszcze jest w pomieszczeniu. Dobra, trzeba tak patrzeć co jakiś czas na niego. Nie wiem, od czego jest w ogóle ta kratka wentylacyjna. W porządku, czyli to co muszę zrobić, to szybko go przerzucić po prostu. Dobra, wygrałem z typem. Na pewno no już. Czas na rematch. W porządku. Dobra, słyszę, że ten typ przechodzi. Dobra, przyszedł piesio. Okej, okay, nie to, tylko to chciałem. Dobra, poszedł sobie. Dobra, zrobimy tak. Otwieramy drzwi. Gdzie jest typo? Tutaj jest typo. W porządku. Czas na rematch. Bang! Teoretycznie on powinien teraz wygrać chyba. Bo było tam o dużej ilości wygranych i dużej ilości przegranych. Zaraz zobaczymy to. Oto był mój czas, by zabłysnąć. Ładnie, no to lecimy kolejną. W porządku. Typo jest nawet spoko. Tylko trochę coraz szybciej zaczyna prosić o gierkę. Co mnie się tak średnio podoba. Dobra, tego typa tutaj trzeba trochę popatrzeć nieco. Teraz tutaj dajmy. Dobra, trzeba go tutaj zblokować. Musimy zrobić też ten, oczywiście, remisy. Dobra, kryjemy się przed dziadem.
Trzeba się na niego trochę popatrzeć. Tutaj już możemy otworzyć zapewne. Aha. Mamy remis. Fuck, gdzie on jest? Jezus Maria, jest już pod drzwiami tutaj całkowicie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, dobra. Nieco oszczędzamy prądu. Teraz robimy tak. Włączamy prądzik, jest czwarta. Troszkę mało czasu. A tego tutaj... O, szlak, dobra. Dobra, a ten zaraz ze mną wygra niestety. Co to jest? O, fuck. Dobra. Po pierwsze, w ogóle nie spodziewałem się tego kolegi. Co to w ogóle było, jakaś ta... jakaś dziwna rzecz. Nie mam zielonego pojęcia. Czas zgonu 5:06. Kurde! Nawet dobrze się udało dociągnąć, moi drodzy. Nawet bardzo ładnie, bym powiedział. Kurde, dodatki. O nie! SCP-066. Euclid Impetus. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-066 przechowywany jest w skrzyni karbidu wolframowego w placówce przechowawczej obiektów o wysokim priorytecie. Wysoki priorytet. O nie! SCP-066 to bezkształtna masa zawile splecionych nici, której waga to mniej więcej 1 kg. Pasma SCP-066 mogą zostać pojedynczo wyjęte lub poruszone. Kiedy do tego dojdzie, zabrzmi dźwięk ze skali diatonicznej. Okej, okay, obiektu. W porządku. Incydent 066-2 18 kwietnia 2008 roku został wyznaczony do użycia nożyczek celem usunięcia części w celach testowych. Kiedy tester zaczął ciąć, przeturlał się 1 metr od niego, a następnie się zatrzymał i wydał niezidentyfikowany pisk. Nie zdążono przekazać testerowi kolejnej instrukcji, kiedy ten ponownie próbował przeciąć obiekt. Znów się przeturlał i zapytał: jesteś Erik? Kiedy odparł, że nie, podmiot zmienił się do aktualnej postaci, szczegóły na dołączonej fotografii, i zaczął emitować głośne dźwięki staccato w dysonansowej aranżacji. Dźwięki ustały, kiedy został wyprowadzony z pomieszczenia. Po incydencie najczęstszym efektem produkowanym jest granie muzyki, głównie druga symfonia Beethovena oraz motyw przewodni placówki SCP, z natężeniem dźwięku na poziomie ponad 140 dB. Efekt wywoływał permanentną głuchotę u 3 pracowników, a 8 innych doznało permanentnego uszkodzenia systemu słuchowego. Okej, w skrócie, ten typo sprawi, że będziemy głusi trochę. Zdeczka mi się to nie podoba. I wiecie co? Ja zrobię jedną konkretną rzecz w ogóle. Opcje. Wejdę w opcje, moi drodzy, i chcę zwiększyć nieco głośność globalną, żebym ja jednak słyszał bardziej te dźwięki. Co jest fajne w ogóle, bo wprowadzili nam typa, który nam te dźwięki będzie usuwał. Prawdopodobnie, jak się nam pokaże, ale w porządku. Najwyżej sobie posłuchamy symfonii Beethovena. Może się wychillujemy bardziej dzięki temu. Więc no, się zobaczy. Ale całkiem dobrze szło. Muszę przyznać, że całkiem dobrze szło. Wyłączę prąd na samym starcie, wiecie? Bo to w jakiś sposób może pomoże mi na chwilę tutaj się ogarnąć. Jakie jest hasło tutaj? Zaraz zobaczymy. Dobra, mogę włączyć kompa już. Dzień dobry panu. O, matko święta, jeszcze lepsze hasło. Dobra. Procent wykrzyknik... i VB. Dobra, jeszcze tutaj go zgarnęliśmy, póki jest widoczny, więc dobrze, cieszy mnie to bardzo.
Będziemy się świetnie bawić. Mam też taką nadzieję. A te hasła są do dupy strasznie. Kurde, już się zesrałem tym typem. Nie podoba mi się bardzo fakt, że on tam sobie bytuje. Dobra, jest ten dziadzio. Dobra, i dziadzio zniknął. Dobra, proszę, bardzo wygrana. To jest, trzeba popatrzeć nieco na kolegę. Bo się już zagalopował nam chłopina i bardzo szybko przechodzi. Dziwnie w ogóle jest to zbudowane, bo z tego pokoju jakby przechodzi na ten pokój, ale tak... Albo kamery są po prostu dziwnie zbudowane. Co jest? Czemu nie mogę zamknąć drzwi? Czemu nie mogłem zamknąć drzwi? Dlaczego? Dreszczyk. Kuźwa, zimno u mnie w domu jest, ja pierdykam. Mam włączony cały czas ogrzewanie, cały czas zimno. Mnie tu jeszcze dreszcze smagają. A ja tutaj marznę. Zimno troszkę. Tak troszkę zimno. Ma ktoś może jakiś... Czy mam znowu jakieś pierdzielone hasło z procenta? Wy widzicie to hasło? Dzisiejsze hasło. Czy ja mogę dostać hasło, które jest bez takich fajnych znaczków? Wykrzyknik AF. Ja muszę na wszelki wypadek patrzeć, żeby nie zrobić sobie zonka przypadkiem z tym. Procent AF. Procent hashtag. Dziękuję. To ten już się spierdzielił, no właśnie, już się można było tego domyślić. Ty kolego, uciekaj mi stamtąd. No, szybki jest gość. Gość jest szybki, to na pewno mogę powiedzieć. Kurczę, włączyłem tylko po to, żeby przypadkiem go sobie jeszcze raz to wyłączyć. Nie wierzę po prostu. Dobra. Dobra. Fajnie było, dawaj następną. I co teraz zrobisz? Wygram z tobą, lol. Proste. A, tutaj jest, dobra. Widać go tam na dole jeszcze. O szlak, teraz wygra. Julus, ładnie, no to lecimy kolejną. W porządku. Jest misiaczek. Dobra, ten tu nadal stoi. Tym razem ja zaczynam, okej, okay, w porządku. Jeśli się zaraz zmieni na trzecią, to jesteśmy w miarę. To jesteśmy w miarę ustawieni, ze względu na to, że... pójdźmy tutaj w to. Dobra, spierdzielaj typie, bo chcę tę wentylację zamknąć u góry. No jest nawet dobrze, bo widzę, że procent całkiem ładnie ten się trzyma.
Tylko jest troszkę niedobrze z tym typem. O, szlak by to. Dobra, wygrana. A ten już nam stoi pod drzwiami tutaj, w porządku. W sensie, no nie w porządku zbytnio, ale dobra. Dawaj, typie. Chcę grać dalej. Całkiem spoko się gra. Teraz powinien wygrać, więc dajmy mu tą satysfakcję, ala. Fuck! Czy on już tu idzie? O nie! Dobra, mogę to na pewno wyłączyć w takim wypadku już. Fuck! Niedobrze. Dobra, teraz na pewno wygraliśmy z tym typem. Gorzej tylko, że ten piesio tam na nas się będzie czaił, kurna. Dobra, wygrana. O, kolega się zdenerwował, chyba na to wychodzi. No dobra, nie jest źle, no. W sumie nawet dobrze, że się... What? Przecież patrzyłem się na niego cały czas. To jak jest ciemno, to on... No 5:20... No halo, no... No hej, że no jak to tak, no... No nieładnie, no kurczę, no nieładnie, no... No kurczę, no nieładnie, no. Bardzo nieładnie. Dobra, moi drodzy, myślę, że w tym odcinku sobie już daruję, bo mam już 44 minutę na liczniku, więc myślę, że to będzie dobry taki moment, żeby się tutaj z wami pożegnać już i powiedzieć, że mimo, że denerwuję, mimo, że jest tego sporo i tak dalej, to podoba mi się, czuję się wkręcony. Jest fajnie. Jest fajnie, przyznam, jest... Dobrze się przy tym bawię. Bo jest coś, że jednak chce się przechodzić to dalej, a nie, że pierdziele, to nie chce mi się już w to grać. Więc good job, Ele. Good job, bo tak ci powiem. Jeśli to oglądasz, jeśli nie, no to powiem, że po prostu dobra robota, jeśli chodzi o tę gierkę. No, tak więc, moi drodzy, jeśli ten odcinek, tutaj się przy okazji poprawiałem, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was serdecznie do komentowania, bo na waszym odzewie zależy mi najbardziej. Powiedzcie mi, jak wam się podobają nowe SCP, które tutaj mieliśmy okazję spotkać, który według was jest taki najbardziej problematyczny z nich wszystkich, z tych tutaj widocznych. Ja mam swojego kandydata na najbardziej denerwującego, wcale go nie zaznaczam po kilka razy, nie. Mam swojego kandydata na to, żeby, na który jest najbardziej denerwujący i frustrujący w tej grze, ale kto wie, może się jeszcze coś zmieni. I możecie mi powiedzieć, czy macie może jakieś rady ewentualnie dla mnie, czy też nie, chociaż myślę, że z rad za wiele nie skorzystam, ale możecie powiedzieć to też innym osobom, które oglądają ten materiał i może się przekonają. No i przede wszystkim w sumie jedno z takich pytań, które powinienem zadać w pierwszym odcinku, to czy graliście już w SCP The Endurance, albo czy oglądaliście i jak wam się ono całkowicie podobało i czy uważacie, że mam jakiekolwiek szanse, żeby sobie poradzić z następnymi nocami? To też jest dobre pytanie. I moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was serdecznie do lajkowania, ponieważ was to za wiele nie kosztuje, a mi naprawdę zwiększa zasięgi z tego, co widzę po statystykach, bo im więcej widzę łapek w górę pod filmikiem, tym widzę, że do większej ilości widzów w jakiś sposób on trafia, większe są wyświetlenia, więc będę wam bardzo wdzięczny za tą jedną łapeczkę w górę od was.
I to, co jeszcze powiem, to zapraszam was również do subskrybowania, jeśli tego jeszcze nie robicie, żebyście mogli być na bieżąco tutaj z serią z SCP The Endurance, ale i również z innymi seriami na kanale. Między innymi ostatnio Bendy się pojawiał, pojawiały się jeszcze jakieś inne horrorki, ale głównie też pojawiają się na kanale gry indie, do których was bardzo zachęcam, bo jest to jednak mój konik i naprawdę wiele fajnych tytułów można znaleźć i na pewno coś dla siebie też będziecie mogli wynaleźć. Ja, moi drodzy, wracam pod kamień. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!